Cześć, witajcie w kolejnej części poświęconej serii Heroes of Might and Magic 7, bo nie będę inaczej wymawiał tego tytułu. Słuchajcie, wiem, że chcielibyście materiały troszkę dłuższe, ale do końca października jest to niemożliwe z przyczyn organizacyjnych niż 15 minut, natomiast później mam nadzieję, że takie materiały będą. Cóż, zagrałem troszkę więcej, znaczy to jest akurat druga tylko misja w kampanii, więc nie jesteśmy może daleko, dużo dalej niż wcześniej, to wam pokazywałem scenariusze, ale też troszkę jeszcze pograłem w tę grę i jakieś takie pierwsze przemyślenia i pierwsze narzekania, tak? Tutaj pewnie z zaciekawieniem Halak będzie słuchał. I w skrócie, dla mnie ta część nie powinna nazywać się Heroes 7, tylko powinna się nazywać Heroes 6,5. Dlaczego? Dlatego, że uważam, jest tutaj za mało pewnych, może nie tyle innowacji, co zmian, które ja bym oczekiwał. Na przykład jeśli chodzi o portrety bohaterów, czy tak? Teraz akurat jest Zenda, która to wykorzystując magiczną miksturę matki Namtaru odmłodziła się, wygląda lepiej i pragnie teraz zjednoczyć nekromantów, żeby oczywiście odbudować potęgę, co też ten sam pomysł tego scenariusza jest taki mocno zwykły, no, tak, pobili nas, to teraz się odbudujmy. Ale dlaczego mówię 6,5? Ja oczekiwałbym jednak innych portretów bohaterów, innego troszkę wyglądu bohaterów. To mi za bardzo przypomina to Heroesa jednak 6, nawet jak Anastasia była kampanię temu o identycznym zdjęciu niż z Heroes of Might and Magic 6, to jest dla mnie trochę żenua. Na plus na pewno są jednostki, które są wykorzystane, ich wygląd w walce. To mi się szczerze mówiąc podoba. Walka w stylu Heroesów 5, która była jak dla mnie dobrą, innowacyjną częścią tej gry. 6 bardziej ją psuła, aniżeli, bardziej psuła to, co dawała 5, aniżeli ją rozbudowała i ulepszała. Dość czytelne, oczywiście tutaj, jeśli chodzi o moc, magię, obronę, przeznaczenie, przywództwo, tak, czy tam morale, szczęście, jakkolwiek by to się nie nazywało, wszystko jest w miarę czytelne. Mamy podstawowy ekwipunek na bohaterze. Tutaj mamy jednostkę, jaką mamy aktualnie oblężniczą, w razie czego, czyli tak, plujący pająk, czyli odpowiednik katapulty. Tutaj mamy ekwipunek, więc to jest całkiem czytelne, szczerze mówiąc. I umiejętności, coś co mi się podoba osobiście, coś co jest powrotem w jakimś stopniu do Heroesów 5, czyli koło umiejętności i bardzo ciekawy pomysł na rozwijanie tych umiejętności. Mamy coś takiego jak, na przykład skupię się, ponieważ jesteśmy nekromantą, na nekromancji, mamy poszczególne umiejętności, których jesteśmy nauczeni, które ma nasz bohater, na przykład tak, odzyskuje 10 punktów many po zabiciu oddziału żywych stworzeń i tak dalej, nie będę się wydawał w szczegóły. Idziemy sobie kolejny poziom i żeby na przykład, mamy dostępny jeden punkt z racji awansu na kolejny poziom, żeby otworzyć w ogóle to, co możemy się nauczyć na poziomie mistrzowskim. Najeżdżamy na zakładkę mistrz, dajemy nauka, zużywamy punkt i w tym momencie otwiera nam się możliwość dopiero nauczenia następnej umiejętności. Jest to nekromancja, dodatkowo wskrzesza Banshee z 8% zdrowia zabitych żywych stworzeń. To jest też fajna sprawa, bo tak naprawdę do naszej armii mamy stały dopływ szkieletów i duchów, to jest też pewną dużą innowacyjnością. Tutaj mamy i następnie, jeżeli się nauczymy tego, możemy odkryć najbardziej elitarną umiejętność, czyli wieczne poddaństwo. Ożywia 40% zniszczonych już szkieletów oplitów z oddziału, gdy zaatakował on i nie został całkowicie zniszczony w trakcie ataku. Czyli generalnie rozwój umiejętności, jak dla mnie, do 5 to jest duży plus. Ja koło umiejętności zawsze lubiłem. Problemem w ogóle Heroesów po przerzuceniu ich do 3D jest mapa, a mianowicie rozmiar tych map, które wydają się niezbyt wielkie. I druga rzecz, mała ilość obiektów, jak dla mnie, z których mi bohater może wejść w interakcję. Jakoś ta mapa w trójce w 2D o wiele bardziej mi odpowiadała i szczerze mówiąc, ja jako fan serii Heroes of Might and Magic chętnie bym zobaczył taką odrestaurowaną trójkę, ale nie tak na chama, jeśli chodzi o wyciągnięcie kasy, jak zrobili to w HD, gdzie to jest pseudo HD, tylko po prostu dlaczego nie możemy zrobić mapy 2D, bitew w 2D, nie wrzucajmy na siłę tego 3D, oczywiście mamy tam XXI wiek, ale tych gier z piękną grafiką i różnymi bajerami 3D jest cała masa. Może by warto spróbować podejść do fanów i do takiej legendy tej serii i przejść z powrotem do 2D, postawić nie na efekty graficzne, ale na grywalność. Wiem, że Halak, tutaj akurat Ty, jeżeli mnie słuchasz, bardzo lubisz grafikę i do wielu rzeczy się mogłeś tu przyczepić. Owszem, faktycznie ta grafika, jak na 2015 rok, mogłaby być w wielu aspektach lepsza, natomiast mi osobiście wygląd jednostek, czyli coś, co dla mnie jest ważne w tej grze, oraz wygląd miasta, porównując do 6, odpowiada. Upierdliwą rzeczą jest, jak to często bywa, ja mogę stawić mowę, mam za mało punktów ruchu, więc oddajmy turę. Upierdliwą rzeczą jest walka z wieloma małymi oddziałami i o ile ktoś ma dużo czasu i tą grą się delektuje, sobie teraz odbudujmy porcik, odwiedzono, zbierzmy złotko. O, i zobaczcie, w teorii mógłbym dać szybką bitwę, ale jak to bywa w szybkich bitwach w Heroesach, zawsze będę miał jakieś straty, większe niż zazwyczaj poprowadzę ja tę armię, ponieważ ja mam tak jakiegoś takiego świra grając nekropolią, że staram się zawsze mieć jak najmniejsze straty, a jednocześnie uzyskać jak najwięcej szkieletów i tego typu rzeczy z armii przeciwnika, no to toczę walkę pojedynczo. Znaczy pojedynczo, nie pojedynczo, tylko walczę z każdą jednostką. I o, te wstawki różne są fajne, ale też oczywiście wydłużają w pewnym stopniu czas walki, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby szybciej te walki toczyć, no to może się przez takie coś denerwować. Ja tak z tą staram się delektować, z racji, iż z World of Tanks na World of Tanks poświęcam bardzo dużo czasu, a coraz mniej mi z tą grą po drodze, jeśli chodzi o granie na wyższych tierach, coraz więcej mam do tej gry uwag, to pewnie z czasem będę poświęcał więcej czasu i na Heroesów, i na pewno na Fallouta 4, jeśli tylko wyjdzie. No i teraz trzeba wykonać, oczywiście najlepiej wykonywać manewry ataku, zobaczcie, od boku, od tyłu, dzięki temu zadaje mi więcej obrażeń. Teraz wciachniemy, jeszcze mamy szczęście, więc powinno być całkiem ładnie, dokładnie, zdejmujemy. No i sobie pajączkiem teraz uderzamy i zabijamy. Ale nie wygrywamy bez strat, a zapewne właśnie używając autowalki te straty by były. Do tego skrzeszam dwóch szkieletków. Armia mi się powiększa. I mam kopalnię rudy. To też jest coś, czego ja nie lubię od 6. To chyba było od 6, nie wiem, czy w 5 już było. Czyli, że jest jakiś budynek, który odpowiada za przyległe kopalnie, żeby je przejmować. Wolałem chyba tradycyjnie jednak tak jak było w 3. Dobra, nie przejęliśmy kopalnię rudy, czyli ważny zasób. Wrócimy sobie do kamyczka. No, jeszcze tutaj, ponieważ ekran misji wygląda następująco. Oczywiście nie mogę stracić głównych bohaterów. Odbudowa sieci, czyli kontrolować wszystkie kopalnie, do tego zbudować kapitol w Narcheresz, czyli moim mieście, o tutaj widzicie, które sobie ładnie stoi. Tak, do miasta wchodzimy, to można wejść tędy. No i ekran rozbudowy. Do tego ekranu wiele osób miało uwagi, że mogłoby to trochę inaczej wyglądać. Szczerze mówiąc, mi to jakoś nie przeszkadza, ale jest tu pewne zastosowanie pewnych rozwiązań z Heroesów 4, której ja częściej nie lubiłem, jak już wielokrotnie wspominałem, czyli na przykład możemy wybudować albo to, albo to. Tak, ja nie bardzo mi się podoba możliwość wyboru, że buduję coś, rezygnując z czegoś. Ale o ile nie przeszkadza mi na przykład, że sobie wybrałem, tak jak tu, czy chcę mieć więcej szkieletów, czy chcę mieć więcej duchów, tak? Sam sobie wybieram, jakich jednostek chcę mieć więcej, czy na przykład lepka pajęczyna, czy sobie wybieram, że będę miał więcej pajączków, czy tam czegoś. Czy tak jak na przykład tu zbudujemy grobowiec zarazy, gdzie mamy lamas, gdzie mamy tak Lamasu i gdzie mamy licze, a właściwie lisze w tej części się nazywają. I wtedy sobie wybieramy, czy chcemy mieć więcej liszów, czy lamasu, to sobie dostosowujemy do tego, które jednostki lubimy bardziej, ale ja nie lubię czegoś takiego. Tu mamy... to są jednostki elitarne w naszej armii, proszę zobaczyć. Tak. Czyli mamy tu do wyboru kościanego smoka. I druga rzecz jeszcze jest... I druga rzecz... ponury jeździec na tydzień. I teraz kwestia... które jednostki wolimy. Ja ponurego jeźdźca traktuję jako władcę mroku, którego uwielbiałem po prostu tą jednostkę. Uwielbiałem te jednostki w trzeciej części i uważałem, że większa ilość władców mroku jest o wiele potężniejsza niż w teorii najpotężniejsza jednostka, jaką były kościane smoki. Natomiast do kościanych smoków mam ogromny sentyment ze względu na ich wygląd, zwłaszcza za wygląd w Heroesach 2, gdzie po prostu, no, jak to było chyba tłumaczone, szkieletosmok wtedy dla mnie była rewelacja i bardzo, bardzo mi się podobał, więc ja oczywiście będę szedł w jednostki smoków. Tu mamy laboratorium smoczej krwi, wytwarza jeden kryształ krwi, smoczej krwi dziennie. Oczywiście to jest taki magazyn zasobów, czyli sobie to postawimy. I doszedł oczywiście budynek. Tak jak mówiłem, miasto, ekran miasta mi w tej części bardzo, bardzo odpowiada. Oddajemy sobie turę. Tak, przyrost golemów i oczywiście jakiś tam tydzień zwiększa się. Mamy tutaj jakiś tam sobie szkieletów, chcą się do nas dołączyć. Oczywiście chodźcie chłopaki. Drewno. Warto zwracać uwagę, bo takie zasoby mogą być w pewnym momencie niewidoczne dla nas gołym okiem, ale co jakiś czas się, że tak powiem, właśnie świecą. I warto właśnie dokładnie taką mapę eksplorować, dokładnie się jej przyglądać, bo część rzeczy możemy pomylić z otoczeniem, a część, a naprawdę już wielokrotnie zdarzyło mi się zostawiać jakieś zasoby tylko przez moją nieuwagę i nieudolność. Co mamy tutaj? Za mało zasobów, 5 rudy i złotka, a więc poczekamy, bo złotko ważniejsze. Złotko w tym momencie, żeby mieć przychód. Spokojnie robimy, zbieramy zasoby. Tu mamy akurat artefakty, możemy kupować, ale bardziej mnie interesuje kopalnia, oczywiście magiczna kaplica, jakiś nauczyliśmy się jakichś zaklęć i zagrożenie trywialne, czyli praktycznie żadne. Zaczniemy walkę. Dobra, jest, pajączki. O wiele bardziej podoba mi się pomysł wprowadzenia mobilnych pająków niż raczej bardzo często mało użytecznych, wolnych zombie. W sumie mogę robić coś innego, no ale dobra, na razie trzymamy, niech chłopaki sobie tu dojdą. Straty będą większe niż myślałem, no ale to nie ma znaczenia. W tym momencie zabijamy 6. Niszczający jad, który działa na szkielety, to jest też trochę dziwna rzecz. Druga. Widzicie, komputer również stosuje manewry z flanki, tak, to jest dość oczywiste. Sam ekran mi tam pasuje, generalnie graficznie również. I poradziliśmy sobie z pajączkami, wygrywamy bitewkę. Oczywiście są pewne straty, ale odbijamy sobie to na ilości kościaków. I bardzo ważna rzecz, jaką jest przejęcie kopalni złota. To ma zawsze bardzo, bardzo duży wpływ. Tu mamy duchy, jakąś inną armię. Również trzeba się tego pozbyć. I tak oto wygląda kolejna kampania. Oczywiście będę Was informował na bieżąco, co jakiś czas, wrzucając kolejne materiały, jak tam dalej wygląda, jakie są moje przemyślenia. Zauważyłem, że koszty tej gry w Media Markt ostatnio spadły. Ja Zapłaciłem za tą grę 180 zł, teraz jest po 150, więc kto wie za ile będzie za jakiś czas. Trzymajcie się, hej!